Agato, e, mam dla Ciebie ważne pytania. E, nowa pula pytań referendalnych. Słuchaj uważnie. No. Czy jesteś za tym, żeby na Mazurach koło polskich jezior stanęły tabliczki tylko dla Niemców? Tylko dla Niemców? Jeszcze, no. jeszcze tylko dla Arabów brakuje. No nie, nie, nie. Dobrze. Czy jesteś za tym, żeby w Polsce obowiązywała wciąż spuścizna po masońskiej rewolucji francuskiej w postaci możliwości przerwania nierozerwalnego małżeństwa? Masońskiej, może jeszcze żydowskie. A tak czy, nie? tak czy nie, tak czy nie? Nie, nie, nie. Jak można akceptować dobro i zło, rzeczywistość i fikcję, kłamstwo i prawdę? Nie można. No właśnie. Eee, to... Kto a słuchaj, yy, Pyta Roman Giertych z lat 90. Cześć, to jest program polityczny. Nazywam się Dominika Sitnicka. A ja, Agata, szczęścia. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak Roman Giertych galopował w stronę Senatu, ale się nie dogalopował, i będziemy też rozmawiać o listach koalicji obywatelskiej, na których nie ma Romana Giertycha. Zapraszam. Zrobiłyśmy sondaż. No, sądę. Właściwie trzy, trzy, <laughs> tak. E, zapytałyśmy Was na Spotify, na YouTubie i na grupie dla osób, które nas wspierają. Czy chcecie, żebyśmy rozmawiały o romanie Giertychu. No i okazało się, że, że tak. Entuzjazm był powszechny, więc się na to zdecydowałyśmy. E, Agato, mm, ja bym Cię spytała, czego ostatnio odmówiłaś? Słuchaj, no, odmówiłam ostatnio udziału w tańcu z gwiazdami. Bo chcieli, żebym tańczyła z Rafałem Maserakiem, a ja wolałabym z, z Sylwią Madańską. Na no pewnie nie była to łatwa decyzja. Nie, Myślę, bardzo, że, bardzo Roman, że Roman Giertych rozumie, co musiałaś czuć w momencie odmawiania udziału w tańcu z gwiazdami, ponieważ Roman Giertych na początku sierpnia podzielił się taką wiadomością. Zapostował długi, długi tekst na, e, to jest długie. na portalu X, znanym wcześniej jako Twitter. E, Podzielił się tam wiadomością, pisząc: Odmówiłem startowi z Paktu Senackiego, w sytuacji, w której lewica zapowiedziała, że i tak wystawi mi kontrkandydata. Postaram się teraz jakoś tak mniej więcej streścić, co tam Roman Giertych napisał. No, wyzwanie. E, wyzwanie. Więc powiedział, że w wyniku błędów w kampanii Lewicy kolejny sondaż pokazuje, że lewica dołuje, ma 5%, nie wchodzi do sejmu, ale oni mają inne, inne zmartwienia, i tym ich. Pierwszym zmartwieniem jest to, żeby zablokować mu start do Senatu w ramach paktu. Zapowiedzi pana Zandberga i pani Biejat, że nawet gdybym się podjął startowania w okręgu wskazanym przez pakt, proponowano mi Olsztyn, to oni tak po cichu wystawią mi lewicowego kontrkandydata i e, uczynili mój start w takiej formule bezsensownym. E, I to się tylko tak naprawdę... To był początek... Jakby to powiedzieć, meltdownu, rantu, To trwało i trwało i trwało. Słysza, Roman, ja Giertych, jest e, Roman Giertych tych zdań tutaj. To jedno to lepsze. Roman Giertych wołał Magdebiet, Magdebiet i Magdebiet, żeby się odezwała i coś powiedziała. A ona nie odpisała. E, ona nie odpisała. Później zapowiedział, że właściwie to w sumie tak go wszyscy zachęcają, żeby on wystartował przeciwko tej Magdziebiet, która wiadomo, tak jak razem, tak jak lewica, są sprzedani pisowi. O tym to będziemy jeszcze wyjaśniać, o co tutaj chodzi. E, e, no, w każdym razie to rozpoczęła się z, taka, z tego taka długa, długa historia, i Roman Giertych zaczął zapowiadać, że w sumie, jak tak go ludzie zagrzewają, to on może wystartuje jednak e, przeciwko paktowi senackiemu, ponieważ ten pakt senacki zerwała lewica. E, Mówiąc, że nie chcę Romana Giertycha na listach Paktu Senackiego, za chwilę będziesz musiała to wyjaśnić, bo, z bo przyjemnością, nie jest łatwo. Z przyjemnością. Chciałam jeszcze tylko zwrócić na jedną bardzo ciekawą rzecz e, uwagę w tym wpisie Romana Giertycha, tym pierwszym takim oryginalnym, od którego się zaczęła ta dyskusja. Bo tu nie tylko Zandberg i Bieje, ale inni e, szatani też są czynni. Inni szatani. A poczekaj, bo do tych dwóch szatanów z K.O. to, to chciałam później A, nawiązać. Dobra, to to nie zostawiamy nie, na, potem. na potem. To na potem. To, to taki, na deser. Taki to na deser będzie. Chciałam tylko zwrócić uwagę, że pan Roman Giertych napisał, że jego intencją wystartowania przeciwko PiS było zaangażowanie się w przypilnowanie rozliczania PiS i on, korzystając e, e, z mandatu senackiego, chciał pilnować. Chciałem być senatorem niezawodowym, który, który wolny czas od pracy adwokackiej poświęcałby na pilnowanie sposobu rozliczenia pis. E, Też bym chciała w sumie wolny czas od pracy zawodowej poświęcać na inną, dosyć chyba ważną pracę e, i taką pracę, dla, która jest dla wszystkich innych e, zgłaszanych kandydatów, i kandydatek na senatora, jednak tą pracą Pod, podstawową. podstawową tak. W ogóle może pan Roman Giertych kiedyś obejrzał jakieś transmisje z Senatu i też dowiedział się, że tam nie zajmują się rozliczaniem PiSu, no, rozumiem, że, że teraz, ale Senat kurczy, zajmuje się jednak wieloma różnymi innymi sprawami mm. wieloma ustawami, które dotyczą i opieki zdrowotnej, e, i transportu, i edukacji, i obrony narodowej, i tak dalej. Dobrze, to moje pierwsze pytanie. Zrobimy sobie taki malu malutki fact-checking, a będziemy fact-checkować długo i gęsto. Dlatego mamy dwa komputery, ponieważ screenów jest dużo i rzeczy do zweryfikowania w tym, co mówi Roman Giertych o sobie i swojej działalności i swoich zasługach. Zacznijmy od tego. O co chodzi z tym paktem senackim? Roman Giertych powtarza. 500 razy, że lewica złamała pakt senacki, blokując mu wejście na listę. I jak to było z tym okręgiem? Bo z tego co pamiętam, to pan Roman Giertych ogłosił się kandydatem spoza paktu senackiego, ale takim, który nie dostanie konkurenta paktowego pod Poznaniem. Szanowni Państwo, podjąłem decyzję, że będę kandydował w najbliższych wyborach do Senatu Rzeczypospolitej z okręgu obejmującego powiat poznański. No właśnie, od tego się wszystko zaczęło. Roman Giertych, który, który się urodził w Kurniku, czyli w okolicach Poznania, właśnie chciał stamtąd kandydować. No nagle po prostu ogłosił, że stamtąd kandyduje i już. Nie biorąc kompletnie pod uwagę tego, że... Tam jest już kandydatka. Zdziwiła e... się trochę i w ogóle zdziwili się działacze Platformy Obywatelskiej z tego rejonu, co tu się wydarzyło właściwie tak. e, i e, okazali swoje. E, Niezadowolenie, dobitnie i nagle ucichł temat ze startu Romana Giertycha z tamtego okręgu, więc no, pytanie, kto tutaj zrywał jaki pakt i z kim i kto mhm. z kim paktuje? Tak, tam, tam zdecydowanie też osoby z platformy, z którymi rozmawiałam, mówiły, że no, nie chcą tam Romana Giertycha z różnych powodów. Po pierwsze, dlatego, że mają swoją kandydatkę, senatorkę i w ogóle jakiś taki wjazd bez pytania, bez informowania, wykopywanie jej jest ani nieeleganckie, ani niefajne, ani no, politycznie niesympatyczne, ale poza tym no, jest to jeden z najbardziej progresywnych okręgów w Polsce. Osiąga tam jeden z najlepszych wyników Platforma Obywatelska. No i po pierwsze, Roman Giertych chciał sobie przyjść na gotowe, wybrać okręg, w którym po prostu kandydat opozycji na 100% wygrywa. Ja dwiga Ale... miała tam 75% tak, chyba tak, 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 więc... I, i, ten, i ten odsetek dla platformy obywatelskiej tam rośnie w kolejnych latach. Ale jeszcze kolejna rzecz, że właśnie to jest y, progresywny okręg. Y, ludzie tam mają liberalne poglądy. No i co? I wjeżdża im Roman Giertych. A więc politycy stamtąd obawiali się no, po prostu, że wyborcy stwierdzą no nie, no, na, na kogoś takiego to hmm. głosować nie będziemy. No i też oczywiście tutaj już się zaczęła ta historia o tym, że Roman Giertych nie był o, w ogóle nie było takiej dyskusji o tym, że on będzie częścią Paktu Senackiego. Nikt go nie zgłosił w ramach Paktu Senackiego. Jedyna jakaś taka dyskusja, jak na przykład Szymon Hołownia robił jakieś takie małe deklaracje, toczyła się o to, czy przypadkiem e, partie w ramach Paktu Senackiego nie byłyby skłonne zostawić mu jakiegoś okręgu, żeby on sobie tam kandydował jako kandydat niezależny i żeby nie wystawiać tam kogoś z Paktu Senackiego. W ramach tych wszystkich negocjacji lewica po prostu się na to nie zgodziła. Lewica w w przeciwieństwie do Romana Giertycha, jest częścią paktu senackiego, więc to, co lewica ustala razem z Koalicją Obywatelską i z PSL-em i z Polską 2050, to jest właśnie pakt senacki. Koniec. Kropka. Więc każda osoba, która teraz wymyśla, że będzie gdzieś tam kandydować przeciwko komuś, no to ona łamie Pakt Senacki. Krótka piłka. Tutaj nie, tak, to, tu nie, ma, w ogóle, nie ma w ogóle o, o czym dyskutować. Tak. To, no, to są takie kulisy. Jest zespół, który negocjuje ten Pakt tak. Senacki po jednym przedstawicielu z każdej z sił politycznych. Potem są liderzy. Tam siedzi Donald Tusk, tam siedzi Szymon Hołownia, tam siedzi Władysław Kosiniak-Kamysz, Włodzimierz szczerzasty, Nie siedzi tam Roman Giertych. Okej. Okay. Druga, rzecz, druga rzecz, którą tu trzeba powiedzieć. Dlaczego Romanowi Giertychowi, bo on się w tym wpisie też oburza właśnie, że że chcieli mu jakiś tam trudny okręg wrzucić, żeby, tam, żeby na pewno sobie nie poradził, żeby nie miał tego sukcesu i żeby później nie mógł pilnować rozliczania PiSu. No więc, dlaczego Romanowi Giertechowi zależało tak bardzo na takim okręgu pewniaku, tak jak właśnie ten okręg podpoznański? Ponieważ jak donosi, to jest taka rzecz, o której się mówi pokątnie. Ale no mamy już jakby przynajmniej jedną publikację, w której jest to potwierdzone. Jest to artykuł Rzeczpospolitej z lipca o tym, jak właśnie jak prokuratura próbuje od dwóch i pół roku prowadzić czynności w sprawie Romana Giertycha. On tam jest, zdaje się, jako podejrzany, ma zostać przesłuchany w charakterze podejrzanego. tak? I tam Rzeczpospolita potwierdza tę informację, że od dawna, od dawna Roman Giertych nie przebywa w Polsce, więc to by potwierdzało całą tę teorię, że dlatego szukał takiego okręgu pewniaka, żeby po prostu nie prowadzić kampanii, nie musieć tutaj przyjeżdżać, no bo ma w tym jakiś tam swój inny interes i złe języki mówią, że w całej tej grze chodzi nie o pilnowanie PiSu, tylko o to, żeby dostał immunitet. Nie wierzę. Ja, ja też nie wierzę. Dlatego nie, powiedziałam, się. że złe, złe języki tak mówią, złe języki. No nie, nie powtarzamy takich plotek. E, Skoro jest to odcinek specjalny o romanie Giertychu, to może Agato poproszę cię, żebyś przypomniała nam, kim jest ta postać i jakie są jej zasługi dla polskiej demokracji. No to tak, jak wspomniałyśmy już, Roman Giertych od urodzenia mieszkał w Kurniku, gdzie ukończył szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące, no i to ma pewne znaczenie dla. No, dla jego późniejszej czy dzisiejszej historii politycznej. No ale taki moment zwrotny w życiu Romana Gierdycha to jest rok 1989. Ludzie różne rzeczy robili w roku 1989, a Roman Gierdych postanowił wtedy reaktywować młodzież wszechpolską. Różne, Ak aktywne są, społecznie to, był. Aktywny społecznie, tak. No co prawda, jak wiemy, to jest taka młodzieżówka znana z, e, z inicjowania zamieszek, z antysemityzmu, z zaangażowania w getto, w ławkowe, w przemoc w dwudziestoleciu międzywojennym. No ale akurat sobie wymyślił Roman Gierty, że e, że te organizacje, akurat w momencie, kiedy Polska odzyskuje wolność, e, należy reaktywować wydał też wtedy książkę Kontrrewolucja młodych. Trochę później o niej poopowiadamy. Dziś mówi, że jest to książka z durnowatymi poglądami dwudziestolatka. No Trudno się nie zgodzić. Trudno, trudno się trudno. nie zgodzić po lekturze, ale to, to jeszcze damy sobie i Wam przyjemność albo nieprzyjemność posłuchania tego, co tam jest. No, w każdym razie, później Roman Giertych, poza tym, że. W młodzież wszechpolską się angażuje, jest też publicystą, pisze w Radiu Maryja i to jest kolejna książka. Możemy wygrać Polskę Wybór felietonów z lat 97-99, wydana przez Bibliotekę Wszechpolaka. Roman Giertych też angażuje się politycznie w działalność Ligi Polskich Rodzin i zostaje Posłem. I angażuje się w Ligę Polskich Rodzin w kluczowym momencie, wtedy kiedy Liga angażuje się w to, żeby zatrzymać Polskę przed strasznym, strasznym ruchem, czyli przystąpieniem do Unii Europejskiej. Roman Giertych, wiceprzewodniczący Ligi Polskich Rodzin, z miejsca pierwszego na liście numer 10, kandydował pod hasłem Aby Polska była Polską. Taka urokliwa ulotka. E, tezy programowe tutaj są wypisane, np. obrona suwerenności gospodarczej i politycznej Polski, ograniczenie wpływu obcego kapitału e, oraz e, punkt ósmy, wypowiedzenie Układu Stowarzyszeniowego z Unią Europejską. E, Roman Giertych w 2002 roku został społecznym pełnomocnikiem do spraw informacji europejskiej. I celem jego działalności wtedy było właśnie niedoprowadzenie do tej strasznej rzeczy, czyli wstąpienia do Unii Europejskiej. I to wtedy. Roman Giertych straszył, że jeśli Polska wejdzie do Unii, to w okolicach mazurskich jezior Podobna postaną tabliczki tylko dla Niemców. Tak. Eee, no właśnie, więc. Tylko dla Niemców to trochę brzmi jak Jarosław Kaczyński dzisiaj. Tylko, troszeczkę. Tylko, Tylko troszeczkę. Nie wiem skąd to skojarzenie. Tak, jakieś dziwne skojarzenia tutaj latają. E, tak, to dawno temu było bardzo. E, później mm, no, Roman Giertyk w międzyczasie udziela różnych ciekawych wywiadów i wypowiada różne ciekawe zdania. Na, na przykład głosi taki pogląd, że homoseksualizm jest chorobą, tak jak anoreksja, ale... Tym jeszcze się zajmiemy za chwilę. E, natomiast e, no, tak się zdarzyło, że e, Roman Giertek zostaje ponownie posłem w 2005 roku. Zresztą wtedy razem z nim do Sejmu wchodzi Krzysztof Bosak, również z listy Ligi Polskich Rodzin. E, Giertek zostaje prezesem Ligi Polskich Rodzin. No i no, co najważniejsze zostaje koalicjantem Jarosława Kaczyńskiego. E, a co może jeszcze ważniejsze zostaje ministrem edukacji. I to jest właśnie to, z czego wiele osób dzisiaj najbardziej pamięta Rumana Giertycha. No właściwie teraz niedawno rocznicę mieliśmy tego momentu, kiedy przestał być ministrem edukacji, bo był od 5 maja 2006 roku do 13 sierpnia 2007 roku, był tym ministrem edukacji i zapisał się pięknymi, kolorowymi zgłoskami w historii tegoż ministerstwa. Um, no, jak pewnie najwięcej osób kojarzy, chciał wyrzucić transatlantym Gombrowicza z listy lektur, bo uważał, że Gombrowicz promuje pederastię, ale miał też różne inne ciekawe pomysły. Na przykład chciał zaopatrzyć każde liceum w 15 tomów dzieł papieża Jana Pawła II. Chciał wprowadzić maturę z religii, chciał wprowadzić lekcje czystości i nauczać kalendarzyka przedmałżeńskiego. Wzywał też do dyskusji, czy Teoria ewolucji, czy tylko teoria ewolucji powinna być nauczona w szkołach. E, I chciał zakazać propagowania homoseksualizmu w szkołach. To znowu taki pomysł, bardzo żywotny. Tak, właśnie teraz jest omawiany. Jak sama zwróciłaś uwagę, jakoś Roman Giertych się nie wypowiada na temat tego, tej, tej ustawy, która jest teraz procedowana i która nazywa się tak? Chronimy dzieci. Chrońmy dzieci, Chrońmy ale dzieci. Też, też jest seks czarny, tak? też jest taka, tak, ta, taka jest propozycja taka nazwa, ustawy. Taka ludowa. Tak, no tak, szukałam takich tweetów na temat tej ustawy. Może nie znalazłam. Roman Giertych pisze tak dużo, dużo tak być. że mogłam się nie trafić. Przykryło. Więc jeśli, jeśli znaleźliście wypowiedzi Romana Giertycha na temat ustawy Chrońmy Dzieci, to bardzo tutaj poprosimy. No i tak, potem ten rząd upada, Roman Giertych już nie... Dostaje się ponownie do Sejmu, potem ma różne takie pomysły, zakłada na przykład Wspólny Instytut z Kazimierzem Marcinkiewiczem. No, to też jakoś specjalnie nie wychodzi później próbuje się dostać do senatu i też mu to nie wychodzi. No i później wraca jako polityk opozycji. Polityk, polityk, nie, poli poli nie polityk. Nie, tak, wielokrotnie, taka... wielokrotnie w wywiadach Roman Giertych opowiada, że właśnie chciałby bardzo wrócić do polityki, no ale jakoś tak, nawet opowiada czasem, że, że Platforma Obywatelska mu proponowała różne miejsca na listach, ale że za każdym razem jednak pod wpływem nacisku rodziny on się wycofywał. No słowo przeciwko słowu, bo ja znam trochę inną wersję, że to jednak Platforma Obywatelska w ostatniej chwili ktoś tam wciskał guzik stop, bo wiedział, że to jest duży problem. Innym takim dowodem na to, że dlaczego przez lata, pomimo takiego oddania Romana Giertycha, on się nie znajdował jednak na tych listach i teraz znowu się nie znalazł, może być na przykład to jak Donald Tusk, którego Giertych jest prawnikiem. Jak odpowiadał podczas jednego spotkania na pytanie, bo też się pojawiały takie plotki, a czy Roman Giertych nie będzie przypadkiem prokuratorem generalnym? Widać było, że Donald Tusk chciał uspokoić emocje, mówił, że, że się nie wybiera, że proszę się nie zajmować tym. Tematem. Więc ten temat wracał, i wracał, i wracał. Ja bym chciała nawiązać do pewnej rzeczy. Skoro już jesteśmy przy, przy historii Romana Giertycha jako wiceministra, wicepremiera w rządzie Premier. PiS i ministra edukacji, no więc Roman Giertych dobrze sobie zdaje sprawę z tego, że to jest jeden z takich głównych zarzutów i powód, dla którego wzbudza nieufność wśród ludzi, że to się za nim ciągnie. Fakt, że był koalicjantem Prawa i Sprawiedliwości. I niejednokrotnie odnosi się do tego zarzutu. Na przykład to jest wpis akurat przedstawia tam taką alternatywną historię dziejów. Tak bym to określiła. Na przykład jest taki wpis Romana Giertycha z maja 2023, w którym on się z tego tłumaczy, bo to już był ten czas, kiedy znowu się intensywnie mówiło o tym, że będzie na listach do Senatu. Ja, ja to zacytuję. Jak to było jego zdaniem w tym 2007? Sytuacja się zmieniła w momencie, w którym zorientowaliśmy się, że Kaczyński zmierza do dyktatury. O tym fakcie jako pierwszy poinformowałem Tuska w roku 2007. Przedstawiłem plany przejmowania TK i mediów oraz sądów, a także przygotowania do uderzenia w opozycję. A już kluczowym momentem było nielegalne użycie CBA przeciwko Lepperowi, po którym publicznie wypowiedziałem koalicję, żądając odejścia Kaminskiego i Kaczyńskiego. To moja decyzja przesądziła o tym, że koalicja w 2007 się rozpadła. Do dnia głosowania samorozwiązania Sejmu miałem otwartą opcję być takim dzisiejszym ziobrem PiS i gdybym tę ofertę przyjął, PiS być może rządziłby nieustannie od roku 2007 do dziś. Tylko wymuszenie wyborów w skrajnie niekorzystnych warunkach dla PiS mogło zaskutkować ich klęską. No więc to jest jakby prosto wyłożone. Ja tymi ręcyma, Roman Giertych, zatrzymałem PiS w 2007 roku, doprowadziłem do upadku tego rządu i do wcześniejszych wyborów. Ten wątek też się pojawiał na przykład w 2021 roku. I to jeszcze w takich, no, że tak powiem, mocno kontrowersyjnych okolicznościach, ponieważ w tym momencie, kiedy było głosowanie nad krajowym planem odbudowy w Sejmie, Roman Giertych już, już wtedy jaką, taką intensywną kampanię przeciwko lewicy prowadził. E, i ciągle powiedział, nie ma tych pieniędzy. E, ciągle nie ma tych pieniędzy, tak, nawiasem mówiąc. E, I on wtedy przywołał e, to, jak lewica, jak wy sobie teraz tam pertraktujecie z pisem. to Pogadajcie sobie jeszcze o Barbarze Blidzie. No więc, strasznie dużo osób się oburzyło na to, że jakim prawem człowiek, który był wicepremierem w rządzie PiS w momencie, kiedy, kiedy doszło do śmierci, do samobójstwa Barbary Blidy, jakim prawem on w ogóle wyciąga ludziom z SLD coś takiego, na co on właśnie znowu napisał, że. E, taki jest tweet jego, e, że z Basią Blidą to był na ty w ogóle, no, mega przyjaciele, e, i że rzeczywiście on był jeszcze wiosną w rządzie PiS, ale potem latem obalał ten rząd. Znowu tymi ręcyma. E, ja teraz to było dawno, dawno temu, więc może posłużymy się e, pomocą historyczną. No więc. E, Idąc po kolei, on pisał jeszcze często, że właśnie ze względu na te działania CBA przeciwko leperowi, ale też w ogóle na działania CBA, on doprowadził do tego upadku rządu PiS, że tam jeszcze rozmawiał z Tuskiem, tak? pamiętamy co tam było mniej więcej. No więc sytuacja wyglądała tak, że rzeczywiście ta wiosna to już był taki bardzo niespokojny czas dla tej koalicji. W lutym 2007 była afera z Mirosławem Garlickim i jakby cały tam ziobro, który wtedy wychodził, przez tego pana nikt nie umrze że ludzie strasznie się o to oburzali, że to jest łamanie praw człowieka, demokracji i tak dalej. Śmierć Barbary Blidy to jest kwiecień 2007 roku. Mm. Roman Giertych w ogóle w tym czasie, w tych miesiącach zajmował się próbą doprowadzenia do całkowitego zakazu aborcji w Polsce. Tak, tak, to może, to jest... to może ja zanim, zanim pojedziesz tym, to jeszcze przypomnę, że Roman Giertych i cała Liga Pol Polskich Rodzin, no to de facto była... Partia Ojca Rydzyka. Tak. E, I e, Roman Giertyk w tych swoich rozgrywkach, kiedy próbował e, pozostać w rządzie, a jednocześnie być dalej protegowanym ne, Ojca Rydzyka, który to jakoś tak zaczynał coraz bardziej zerkać w stronę Kaczyńskiego, to są w ogóle takie. No, też bardzo, bardzo ciekawe tutaj podziały i rozgrywki. No, w każdym razie, żeby zaskarbić sobie sympatię Giertycha, sympatię Rydzyka, Giertych zaproponował zaostrzenie prawa aborcyjnego. No i co się wtedy stało? Okazało się, że wkurzył się na to Lech Kaczyński. A właściwie wkurzyła się na to Maria Kaczyńska, która nie chciała, żeby wprowadzać w Polsce całkowity zakaz aborcji. E, A z no kolei ryzyk się wkurzył na Marię Kaczyńską, nazwał tak. ją wtedy Wiedźmą, tak? Czyli nie można nazywać szamba <tak> tak. perfumerią, cała ta historia. No nie doszło niestety nie doszło do tego zaostrzenia wtedy czego się domagał Roman Giertych, ale wróciłabym jeszcze do, do tak do, i teraz do aha, od razu mówię, to jest najpopularniejszy podręcznik do historii politycznej Polski współczesnej. E i tak, no, nie wiem. jest kwiecień, jest kwiecień. No jeden z popularniejszych. Tak na okładce jest tak napisane, mhm. to ja będę się tego trzymać. Jest Antoniego Dudka, profesora. Jest kwiecień 2007 roku, śmierć Barbary Blidy. Czerwiec 2007 roku, wtedy wybucha afera gruntowa, czyli leper CBA. Tak jak on tutaj twierdzi, on potem wychodzi z... Mm, z koalicji. No więc delikatnie mówiąc, nie jest to prawda, ponieważ w lipcu, na początku lipca, leper jest ponownie dymisjonowany. Wtedy od razu spotyka się z Giertychem i próbują ratować jeszcze tę koalicję pod takim płaszczykiem, że leper wychodzi, jakby jest, przyjmuje tę dymisję. Ale Liga Polskich Rodzin i Samoobrona obiecują sobie, że, że zostają w tej koalicji i że w ogóle tworzą jeszcze coś takiego, co się nazywa Liga i Samoobrona, czyli LIS. I niestety, nie, nie znajduje to uznania w oczach Prawa i Sprawiedliwości, które jednak przeszedł do tego, żeby zerwać tę koalicję i Rada Krajowa PiS ogłasza 5 sierpnia, że koalicja została zerwana przez Jarosława Kaczyńskiego i wezwała pozostałych ministrów samoobrony do rezygnacji. I teraz uwaga, jak Roman Giertych obalał rząd PiS? Koalicję próbował jeszcze ratować obawiający się przedterminowych wyborów Roman Giertych, który 10 sierpnia zaproponował powołanie rządu, w którym nie byłoby żadnego z liderów partii tworzących dotychczasową koalicję. Takim scenariuszem nie było już jednak zainteresowane Prawo i Sprawiedliwość, bowiem dzień wcześniej, podczas spotkania w Belwederze, prezydent osiągnął porozumienie z liderem PO Donaldem Tuskiem dotyczące samorozwiązania Sejmu. No więc Tusk z Kaczyńskim ustalili już, że dojdzie do tego samorozwiązania, ale jeszcze wysiłkiem tam Roman Giertych próbował ratować ten rząd i nie dopuścić do samorozwiązania Sejmu, bo wiedział, że z niego wyleci, bo już znał przecież wszystkie sondaże widział, że Polska, Liga Polskich Rodzin dołuje. On później jeszcze, pomimo tego ogłoszenia, jeszcze próbowali znowu przedstawić tym razem konstruktywne wotum nieufności i zgłosili w LPR i Samobronę. I zgłosili w roli kandydata na premiera Janusza Kaczmarka, no ale to znowu nie wyszło, bo już tam wszyscy byli dogadani. No ale dobrze, ostatni wysiłek. Jesteśmy 7 września 2007 roku podczas głosowania tego wniosku o samorozwiązanie Sejmu. Za samorozwiązaniem głosuje cała platforma, cały PiS, ponieważ już jest to ustalone między tymi dwoma najważniejszymi partiami. Liga Polskich Rodzin nikt, nikt nie poparł samorozwiązania Sejmu, nie poparł go nawet e, Roman Giertych. I to jest pytanie jak można? Jak można w ogóle mówić coś, coś tak oczywiście nieprawdziwego z myślą, że przyjdzie głupi, co to kupi? I Roman Giertych powtarza taką historię wielokrotnie. No ja więc... mam tu coś zanuciła. To mi się przypomina z tej sytuacji z Natalią z... Janoszek oh. i Krzysztofem Stanowskim, <laughs> ale o, tak, nie, to, będziemy, to... nie będziemy wkurzać Edyty Bartosiewicz, nie, więc nie, nie będziemy nie, nucić. Nie, nie. To, to jedno, a drugie w czasie tej awantury o zaostrzenie ustawy aborcyjnej Roman Giertych podobno, tak przynajmniej pisze Robert Krasowski w swojej książce, siedział na sali sejmowej i nucił Marsz Żałobny Chopina. Wiele osób wierzy, że w przypadku Romana Giertycha nastąpiła cudowna przemiana. Warto, abym się odniósł do mojego największego politycznego błędu, jakim bez wątpienia było nawoływanie czy sprzeciw wobec członkostwa Polski w Unii Europejskiej. No bo e, wiemy, co pisał. W tej książce, o której już wspominałyśmy, Kontrrewolucja Młodych z 1994 roku, e, na przykład Roman Giertek pisał tak: Pod pozorem więc tolerowania inności akceptuje się odchylenia od normy, czyli zboczenia. E, te zboczenia przedstawia się na równi z normalnością i uczy się tego dzieci. E, jakie zboczenia? Homoseksualizm. E, mm, Roman Giertych w tamtych czasach, i to właśnie w tej książce, w kontrrewolucji młodych, bronił też sojuszu Polski z Rosją. Obok spraw gospodarczych, najistotniejsza jest kwestia kierunku prowadzenia polityki zagranicznej. Te kierunki, moim zdaniem, powinny być dwa: ścisłe sojusz z Rosją. I współorganizowanie Europejskiej Koalicji Państw zmierzającej do przeciwstawienia się dominacji niemieckiej. Ten sojusz z Rosją tam wielokrotnie jeszcze się pojawia. No, i są też różne bardzo ciekawe z tej książki, trochę późniejszej: możemy wygrać Polskę. I tu może tylko jeden. Jest wspaniały falieton pod tytułem. Stop dla rozwodów, z którego przeczytam dwa zdania. Domagamy się od posłów, rządzi ponoć nami chrześcijańska koalicja, aby skasowali możliwości rozwodów, ewentualnie, aby wprowadzili możliwość zawierania małżeństw, które nie podlegają rozwodom. No, ale to było dawno temu, rok 94, 97, 99, no któż się. Nie zmienił od tego czasu. To porozmawiajmy o tym, jakie poglądy ujawnia Roman Giertych po roku 2015. Jeżeli chodzi o kwestie osób LGBT, no to wprost nie ma takich deklaracji, ale są pewne znaki. Jak na przykład rok 2020, gdzie Roman Giertych się zastanawia, kto jest pierwszą damą w związku Roberta Biedronia i Krzysztofa Śmiszka. Albo też na przykład w 2021, kiedy on opowiada w swojej krytyce uchwały zarządu Platformy o tym, jakie są straszne błędy PO i na przykład takim błędem było forsowanie przez Ewę Kopacz i Małgorzatę Kidewę-Błońską ustawy o zmianie płci, czy też działania Trzaskowskiego i Rabieja na rzecz uczenia dzieci możliwości zmiany płci. No to są rzeczy wyciągnięte dosłownie z propagandy TVP o tym, że jest jakiś plan Trzaskowskiego i Rabieja i tam się uczy dzieci masturbacji i, i, i transpłciowości, nie wiadomo co jeszcze. No widać że Romana Giertycha to mega zajmuje. To jest, to jest ważny temat dla niego i powód do, do krytyki, ale najwyraźniej widać ten brak przemiany i to, że on jest stały w swoich poglądach, co w sumie jakoś tam można szanować. Gdyby nie to, że one są tak szkodliwe, eee, to jest kwestia aborcji. Roman Giertyk w 2016 roku, kiedy przez cały kraj przetaczały się czarne protesty w związku z tym projektem takim bardzo radykalnym, o tym, żeby karać więzieniem za aborcję i tak dalej, żeby wprowadzać całkowity zakaz aborcji, Jordi Iuris, on wtedy proponował, że to jest genialny moment na to, żeby PiS i PO zawarło nowy kompromis aborcyjny, który będzie polegał na tym, że aborcja będzie właściwie całkowicie nielegalna ale uwaga, nowy kompromis będzie, będzie taki, że w przypadku ciąży z gwałtu lub ciężkiego uszkodzenia płodu. Minister zdrowia mógłby tutaj określić zawężająco tę ostatnią kwestię. Aborcja nie podlegałaby sankcjom prawa karnego, ale też nie byłaby wykonywana w szpitalach legalnie i na koszt społeczeństwa, czyli wyrzucanie aborcji ze szpitali wtedy, jeszcze w 2016, kiedy z przyczyn patologicznych ona była dozwolona, to on na nowy kompromis mm -hmm. proponował. To był genialny moment. Rok 2018 krytykuje od, od góry do dołu projekt Ratujmy kobietę Barbary Nowackiej. W lutym 2020 roku, 2021 roku, kiedy trwają nadal strajki kobiet, Roman Giertych ostrzega każdy, kto chciałby, aby opozycja stała się zakładniczką skrajnie lewicowych ideologii, jest obiektywnie sojusznikiem Jarosława Kaczyńskiego. No, Ewidentnie chodzi o aborcję, o strajki. Tak jak wspominałam, on później, zaraz po tym krytykuje bardzo tę uchwałę PO, która mówi o legalnej aborcji do 12 tygodnia, że to jest potworny błąd i że to tylko pomaga pis no tego robić mm -hmm. na co Skądinąd, e, przecież na listach koalicji obywatelskiej mają być tylko osoby które popierają e, liberalizację prawa tak. aborcyjnego i to żeby kobiety decydowały no więc jak żeby e, jak żeby Roman Giertych Tak. miał się znaleźć Tu jeszcze tej jest, tu jest tu jeszcze jest ciekawy wątek też wiele wyjaśniający e, Odpisał mu wtedy słowo Mir Mitra, Nitras, pisząc, Ty masz po prostu inne poglądy niż ma Platforma. Nie od dzisiaj zresztą, gdybyśmy Ciebie słuchali, to bylibyśmy przeciwko in vitro i związkom partnerskim, ale szanujemy Cię za walkę o wolne sądy. <grywa> Więc... E, i Rok tutaj... 2022, kiedy Roman Giertych cieszy się z zaostrzenia prawa tak. aborcyjnego w Teksasie. Wrócę, wrócę jeszcze raz w takim razie przy okazji słowomira Nitrasa do tego wpisu, e, kiedy, kiedy Roman Giertych mówi dwulicowi jesteście nara, nie chcę paktu senackiego, bo on tam pisze, że... A on już w takim roz roz razie rozumie, e, co tutaj się wydarzyło, e, że jest to poklepywanie po plecach pana Dworczyka podczas wizyty na spotkaniu z panią Nowacką i panem Trasem i to jest znaczące. Więc tam jest za zaatakowana Barbara Nowacka i Sławomir Nitras. E wielki nasz demokrata właściwie sugeruje, że oni są sprzedani pisowi przez Michała Dworczyka, którego poklepali po plecach. Dlaczego akurat tę dwójkę atakuje? No a no właśnie, za aborcję, za to, że są tą progresywną częścią, za to, że Słowomir Nitras na kampusie Polska, na które zaproszenia nie dostał mecenas Roman Giertych nigdy, za to, że na kampusie Polska słowo Nitras mówi o tym, że trzeba z przywilejów Kościół katolicki opiłować, że to jest najwyższa pora na to. A ja I to w ogóle jest... mogę opowiedzieć, jak to było, bo akurat tam byłam. No to powiedz w czasie, bo to było spotkanie, które dotyczyło właśnie kampusu Polska Przyszłości. Było organizowane przez Rafała Trzaskowskiego, który też tam był w Warszawskiej Kawiarni Czytelnik, która znajduje się kilka pięter pod siedzibą Platformy Obywatelskiej. No i to jest kawiarnia, do, do której można wejść. Spotkanie było jakimś takim późnym porankiem, wczesnym popołudniem i Michał Dworczyk chyba siedział tam sobie na kawie i no przyszli politycy właśnie Sławomir Nitras i Barbara Nowacka i powiedzieli, no ale my tu zaraz mamy zamknięte spotkanie i wyprosili Rafała, Michała Dworczyka no ale rzeczywiście były tam jakieś tak. uśmiechy i żarty z no, tego, że no, nie mógłby po... zostać nie na spotkaniu się. Rafała Trzaskowskiego, no tak no, no, nie przełożył Nitras, nie, tak. nie, nie, nie pobili się i to już jest jakby dla Romana Giertycha wystarczający powód, żeby po prostu e, insynuować jakieś tam sprzedawanie się pisowi. E tak samo z tych samych powodów, moim zdaniem, Roman Giertych od lat atakuje lewicę. Cały czas tych wpisów o tym, że lewica opanowała rząd dużo w naszym kraju. On narzeka od lat dziewięćdziesiątych na to. Eee, można odszukać no, po prostu dziesiątki, jeśli nie setki. Eee, on opowiada, że to jest czereda pół wasali, PiS, idą w stronę 2%, że współpracują cały czas z PiSem. Eee, jeżeli lewica znajdzie się w następnym Sejmie, stworzy rząd wpis, do następnego Sejmu w w ogóle wejdą na listach PIS, to są kolaboranci jak Gowin i Cookies. Kaczyński chce tworzyć przyszły rząd z lewicą. Czy on wie coś, czego my nie wiemy? No po prostu to są niekończące się, niekończące absolutnie ranty o tym, że w ogóle nie można z nimi współpracować. Właśnie. Tak. No więc Roman Giertych jest po prostu znany z tego, że uwaga, cały czas postuluje za zrobieniem jakiegoś takiego kordonu sanitarnego wokół lewicy i jeszcze, żeby podbić swoje, Opinie o tym, że z lewicą nie ma co gadać, bo jego zdaniem ta lewica będzie miała 2%. Też Roman Giertych publikuje często różne ciekawe sondaże wyborcze. No więc teraz pytanie, czy to jest żart, czy to nie jest żart? No chyba taki, jak to mawiał klasyk, fake, który mógłby być prawdziwy, chyba ten na no to, takiej zasadzie. Tak jak jest... nasz sondaż na temat tego, czy rozmawiać o Giertych. Czy... Tak, więc. Ja tylko wypisałam sobie, ile, ile w ogóle w sondażowni Roman Giertych różnych nowych powołał na swoim Twitterze. Były to takie sondażownie jak United Poles, Polish Service, SBOS, Estyma Polska, NOBO, AXP Induria, to było akurat dotyczące, sondaż jego rodziny dotyczący. Wszystko on sam jeden? CBOP, Centrum Badania Opinii Polaków. Więc jakby tych sondaż sondażowni jest dużo i one Niby to jest taka satyra na inne sondażownie, ale tam nie ma nigdzie podpisane, że to jest satyra. Po prostu sobie publikuje różne takie badania, w którymś momencie też powstała perła w koronie tych sondażowni z Twittera Romana Giertycha. Czyli Political Changes. On po raz pierwszy zaczął jakoś tam w październiku 2021 roku podawać wyniki tego Political Changes. Ludzie myśleli, że to jest żart o social changes, wiadomo, czyli to taka propisowska sondażownia. No ale potem nagle powstała i strona internetowa tego Political Changes, gdzie pisano o tym, że jesteśmy super niezależnymi ekspertami, występujemy anonimowo i nie możemy podać nawet, jaka jest nasza metodologia, ponieważ PiS nas wyśle do więzienia, nie, mniej więcej takie były tam opisy no i Roman Giertych do dziś do dziś publikuje cały czas te jakieś tam sondaże political changes w których, nie wiem, Platforma Obywatelska ma tam 30 ile 40% i tak dalej Lewica w ogóle się znajduje pod progiem wiadomo, tak jak, tak jak pan Roman Giertych lubi i tak jak być powinno oprócz tego political changes to są changes, naprawdę bardzo pojedyncze sondaże, które w ogóle pokazują tak. widzę, w okolicach tak. rogu. Oprócz tego Political Changes robi takie sondaże, jak na przykład czy odejście Tomasza Lisa z Newsweeka Polska spowodowała gorszy poziom tygodnika. Tak, 64%, nie 19%. No ogólnie super zabawa, więc e, człowiek, który pretenduje do tego, żeby rozliczać z szalbierstw, no po prostu regularnie publikuje fejkowe sondaże e, na swoim Twitterze. E, co więcej, e, press robił też jakiś czas temu takie małe dochodzenie o tym Political Changes e, Pytano różnych osób zaangażowanych w badania rynku i badania opinii publicznej i sondaże, no i jakby wskazywano tam, tak, wszyscy jakby mówią, że to jest po prostu wymyślone przez Giertycha sondażownia. On został o to też zapytany przez dziennikarzy presa, powiedział nie: Political Changes to nie ja, nie wiem kto nią kieruje, ale są ciekawi i nowi w porównaniu z niewiarygodnymi propisowskimi pracowniami. I dodał też, że te różnice są polegają na tym, że Political Changes pyta osobno na opis Osobno o Solidarną Polskę. I tam jedna z osób się też wypowiada, że okej, okay, Sam Giertych nie pisze tych sondaży, on nie publikuje później na Twitterze, ale za to jego kolega z Młodzieży Wszych Tam po prostu siedzi i wklepuje sobie coś. Mm -hmm. Jakby to, to, jest, to jest wyssane po prostu z palca. Pewnie Roman Giertych będzie się bronił, jakby ktoś, kto, nie wiem, na przesłuchaniu spytał o to, że to jest satyra, no ale nie jest satyrą coś, co publikujesz non-stop i prezentujesz jako prawdziwe, obiektywne, super niezależne, niepisowskie e, wyniki. To jest manipulowanie no, opinią publiczną. No właśnie, trzeba by zapytać ludzi, którzy to podają dalej, czy oni uznają to za satyrę. No nie, oni podają to jako informację upublicznioną przez Romana Giertycha. To jest jedna rzecz, to są sondażownie, druga rzecz to są teorie spiskowe. E, no bo tak, Roman Giertek się zmienił, różne straszne rzeczy wypisywał w latach 90., no ale już teraz nie. E, w tej książce pisze o spiskach masońskich, zachodniej, no... Raczej nie opowiada o masonach dzisiaj publicznie, no, ale opowiada różne inne rzeczy, które są po prostu upowszechnianiem teorii spiskowych. Od takich, po co pisma wydawać na kampanię, jak taniej jest kupić sondażownię, no to takie odbicie, odbicie piłeczki. Do tego, Ale PiS i tak wydaje bardzo dużo na kampanię, ponieważ Roman Giertych ogłasza, że. Każdy, kto ma konto jakieś tam większe na Twitterze i ma jakiś wpis, że opozycja może przegrać wybory. To taki tweet kosztuje 10 tysięcy złotych. O proszę, niezła stawka. Spiskowa teoria, że Kaczyński się dogadał tak naprawdę z Łukaszenką i tutaj rozgrywa jakieś geopolityczne szachy, które odkrył tylko Roman Giertych. W czasie, kiedy pamiętacie, była sytuacja z Przewodowem na polskiej granicy, Roman Giertych wypuścił tweeta Dzisiaj przyszło pięć informacji o kolejnych kradzieżach zorganizowanych przez PiS. Coś musieli wymyślić. No więc spiskowa teoria, że w PiS sam wystrzelił pocisk, rakietę na granicy, żeby przykryć coś innego. No, potem Roman Giertych tego tweeta skasował, no ale kto go przeczytał i podał dalej, ten go przeczytał. No, i tego rodzaju. Jeszcze był, super, jeszcze był super, taka teoria spiskowa z reportażem tvn u o, że tak naprawdę. Re, że ten reportaż to był wymyślony w szeregach kościelnych, żeby. Przez Arcybiskupa, Przez Jędraszewsk... Arcybiskupa Jędraszewskiego. To arcybiskup Jędraszewski w porozumieniu z pisem zorganizował całą tę Aferę. Żeby skompromitować TVN i opozycję przed wyborami i zrobić zamieszanie, no bo wiadomo, że atak na Jana Pawła II to będzie już przegranie. To, jest, to się wpisuje cały czas w tę taką logikę, że. Proszę nie mówić o aborcji. Najlepiej zakazać aborcji, to będzie spokój i nie przegracie wyborów. Nie? Jakby to, jest, to jest wymyślanie takich teorii spiskowych, wielopoziomowych szaków 10D, żeby akurat jakoś tak realizować taką e, społeczną agendę, na której zależy panu Romanowi Giertychowi jeszcze z lat 90. E, to jest teraz nasza foliowa czapeczka. Tak. <laughs> żeby, żeby po prostu zakazać aborcji, żeby się nie zajmować prawami osób LGBT, e, żeby nie atakować kościoła katolickiego, nie zajmować się przywilejami kościoła, bo to wszystko, absolutnie wszystko realizowanie jakiejkolwiek takiej prawno-człowieczej agendy na rzecz nie wiem, rozdziału, rozdziału Kościoła i Państwa że to się przysłuża PiSowi a po prostu naszym nadrzędnym celem jest walka z PiSem i tylko Roman Giertych z Włoch, siedzący we Włoszech ma po prostu wyłączność na walczenie z prawem i sprawiedliwością i tylko on, sam jeden, który tamtymi ręcyma obalił rząd PiS w 2007 roku, głosując nie głosując za rozwiązaniem Sejmu, tylko on rozliczy prawo i sprawiedliwość, jak Uważaj, to brzmi bo wiarygodnie. Użyję jako reklamę tego jeszcze Roman Giertych. Swojej, swojej działalności. Zapraszam. Roman Giertych jeszcze przedstawia siebie jako takiego jedynego w Polsce prawdziwego znawcę umysłu Jarosława Kaczyńskiego oraz otoczenia Jarosława Kaczyńskiego i tego, co się dzieje w Zjednoczonej Prawicy i wypuszcza na przykład takie rzeczy. 22 lipca napisał Koniec ziobry przeciek z samego serca pisu z list nie będą kandydować Kontakt Kowal, Kantak Kowalski Kaleta Kałużny Ozdoba Wójcik Warchoł i tak dalej no, nic na ten temat nie wiadomo, żeby mieli nie kandydować. Raczej bardzo intensywnie prowadzą kampanię wyborczą. Są dziennikarze, którzy mają dostęp do źródeł w Prawie i Sprawiedliwości, wiedzą, co tam się dzieje, jak wyglądają te rozgrywki. No, nie wygląda na to, żeby był to Roman Giertych. Ale dziennikarzy w ogóle nie wolno słuchać, bo oprócz Tomasza Lisa i tam, nie wiem, Jana Pińskiego, czyli przyjaciela, który pisze książki z Grzegorzem Braunem, ale też jest kumplem Romana Giertych. To nie wolno słuchać żadnych dziennikarzy w Polsce, bo wszyscy są dzwonieni, wszyscy zarabiają milion odpis. No to jest cały czas jakby ta czapeczka foliowa i tak dalej, i tak dalej. Z tym, co, co powiedziałaś o tym, że on jest takim głębokim znawcą umysłu Jarosława Kaczyńskiego, no ja widzę tutaj wiele podobieństw w tym, jak, się, jak prowadzi politykę jeden i drugi, jak jest napędzany jakimś takim resentymentem, rządzą zemsty. I to jest to, czego się, z czego zdaje sobie sprawę też Platforma Obywatelska, i dlatego wcale nie chcę go na żadnych listach nikt się od niego tam nie zabija jakoś szczególnie, bo jest to człowiek, któremu najzwyczajniej w świecie nie ufają, bo wiedzą, że on ma swoje jakieś tam cele i prowadzi swoją grę. No tak, wzięcie Romana Giertycha to jest jak wpuszczanie lisa do kurnika, kogoś, komu nikt Nikt nie ufa, i nie wiadomo, w jaki sposób wykorzysta te narzędzia, które ma, ale w ogóle całe to jego zachowanie e, ostatnio przy okazji e, no, w, w związku z Magdaleną Biejat jest z, potwierdzeniem, jest, jest, obu jest obu. dokładnie potwierdzeniem. No, tu Roman Giertych nie wykazał się jako ktoś, kto specjalnie jakoś pilnuje standardów debaty publicznej, czy jest jakimś wiarygodnym partnerem, rozprzestrzeniał fake newsy, chociażby taki, że rzekomo Magdalena Biejat się wycofała z kandydowania. Tak, tak, było, było, było to. To tak, no, no właśnie. No, Roman Giertych jest też, no jest też prawnikiem i często jego obrona Polega na przypominaniu, że no on walczy o praworządność. No ale kurczę, prawników w Polsce, którzy walczą o praworządność, a jednocześnie nie ociekają zemstą, nie publikują fake newsów, nie odwołują się do teorii spiskowych, stoją po stronie kobiet, a nie, nie, nie przeciwko próbują mieszać kobietom. na scenie politycznej, e, próbując rozdawać karty, kto ma z kim wejść w jakąś koalicję, a kto powinien tak. być wyrzucony w ogóle poza nawias, bo hmm. tak się podoba panu Romanowi. E, no, no i są od groma. Tak, no. chociażby w Senacie będziemy mieć Adama Bodnara i dla mnie tu się kończy temat, nie, potrze nie potrzebujemy Romana Girtycha przy takim innym Innym kandydacie, więc e, moja deklaracja z mojej strony nie płakałam po romanie Giertychu też nie płakałam. Rozgadałyśmy się, ale, ale mamy coś jeszcze, bo dzisiaj e, okazało się ku mojemu zdumieniu dużemu nie wiem, jak twojemu, a e, mam na myśli to, że Michał Kołodziejczak szef Agro Unii będzie startował z listy Koalicji Obywatelskiej. Znalazł bezpieczny ląd w tych <tuk> wyborach. No nie, nie poszedł jedną drogą z trzecią drogą, pójdzie z Donaldem Tuskiem, więc o tym jeszcze trochę porozmawiamy. To jest taka część, którą zwykle, e, którą zwykle mogą oglądać tylko osoby, które nas wspierają, ale dzisiaj wyjątkowo wszyscy, wszystkie będziecie mieć Dostęp. I znajdziecie link w opisie odcinka, więc nie żegnamy się jeszcze tak zupełnie, zupełnie, bo zapraszamy do tej drugiej części, ale dla tych, którzy jednak nie klikną, to możemy tylko powiedzieć, że widzimy się w czwartek za tydzień o 18.00.